Błogosławiona Hanna Chrzanowska, pielęgniarka. Dopiero co przechadzała się ulicami Krakowa, bo zmarła w roku 1973, bardzo niedawno. Rok właśnie mija, pierwszy rok od jej beatyfikacji. Ona zarażała, tak bardzo gorzała w środku. Tyle w niej było ognia, miłości i całkowitego oddania chorym, że wszyscy, którzy się z nią stykali, to ulegali jej i czarowi, i potrzebie służenia, i potrzebie dawania ze siebie. Spotkanie otwiera oczy, bo w spotkaniu jest. Moja decyzja o podjęciu nauki w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa spotkała się z aprobatą nie tylko matki, ale i ojca. Natomiast tak zwana opinia publiczna była mocno zdziwiona. Pewna pancia tłumaczyła mi, że co innego pielęgnować żołnierzy podczas wojny, a co innego iść do zwykłego szpitala, w którym właściwie nie ma co robić dla przyzwoitych osób. Utyskiwała przy tym, że powstał taki dziwny zawód, głupawy, poniżający, pielęgniarka. Umarło, co miało, przeżyło, co było w rezerwatach pamięci, stygmaty, kochania. Nie umarło, co miało, przeżyło, co było. Nikt ci nie przeszkodził, Weroniko. Jesteś blisko. Twa chusta stała się wołaniem serc. Wszystkich onieśmielonych serc, które przestają się przedzierać, widząc, że ścieżka twoja jest równoległa do drogi skazańca. Każdego poranka za cud na tej ziemi podziękujmy Bogu za to, że żyjemy. Czyńmy niesamotność, rozplątujmy sprzeczność, czyńmy dobro bracia i nieobojętność, i nieobojętność. Czyńmy niesamotność, rozplątujmy sprzeczność i nieobojętność. Czyńmy niesamotność, rozplątujmy sprzeczność, czyńmy dobro bracia i nieobojętność. Czyńmy niesamotność, rozplątujmy sprzeczność, czyńmy dobro bracia i